Podróż Glovo. Zamawiaj jedzenie, zakupy, produkty z apteki. Dzień dobry wieczór, witam was wszystkich serdecznie po dłuższej przerwie w waszej, podejrzewam, jednej z ulubionych, a na pewno jednej z najbardziej oczekiwanych serii, czyli w serii o duszy. Nazbierało się troszeczkę tych pytań w trakcie mojego wyjazdu terenowego. Część są to pytania już posegregowane, starałem się je szeregować. Myślę, że odcinków o duszy uzbiera nam się nie jeden, nie dwa, a kilka. Wiem, że wasze pytania w tym zakresie są niemalże niewyczerpywalne i doceniam również, że część z was podsyła mi inne materiały, aby porównać, skonsultować, sprawdzić, czy one się zazębiają i czy się zgadzają z moją zebraną wiedzą. I w związku z tym będę starał się wam jak najbardziej pokazywać, sygnalizować i mówić, kiedy mamy do czynienia z podobnymi, ewentualnie mocno zgodnymi źródłami, a kiedy coś wybitnie odbiega od posiadanej, zgromadzonej przeze mnie wiedzy. Cieszy mnie to, że darzycie mnie aż takim uznaniem, czy aż takim zaufaniem, że konsultujecie tego typu zagadnienia. Wskazuje to bardziej na to, że jesteście już na etapie takim, że nie wszystko, co usłyszycie w internecie, przyjmujecie na wiarę, ale staracie się weryfikować treści. Wiem również, że ja sam cały czas podlegam waszej weryfikacji, więc doceniam również powtarzające się pytania. Część zagadnień, które się dzisiaj pojawi, dla, podejrzewam, jakiejś grupy słuchaczy może brzmieć jak powtórka. Być może dla części słuchaczy będą to odpowiedzi na pytania, które ich nurtują od dawna, a których nie wyłapali w innych bardziej złożonych audycjach. Przypominam, że od powrotu do studia, czyli kiedy już nadaję od siebie, nagrywamy ze standardowym, czy raczej w standardowym systemie, czyli mamy około godziny, zostało nam 57 minut, zatem zaczynajmy, postaramy się zaadresować część pytań. Pytania, które dzisiaj będziemy omawiać, pasują najbardziej właśnie do cyklu Drogi Duszy, czyli niejako ustandaryzowane, dość powtarzalne, schematyczne i często omówione, czy to w literaturze, czy to w dość szeroko tradycjach różnych religii, różnych ścieżek wiedzy ezoterycznej, wiedzy wewnętrznej i tajemnej, generalnie rzecz biorąc wiedzy, która jest dostępna i dość mocno została opisana. Różnica między cyklem Drogi Duszy a Przygody Duszy jest mniej więcej taka, że przygody to raczej takie incydentalne, bardzo rzadkie zdarzenia, natomiast w wypadku dróg mówimy o raczej czymś, co jest pewnego rodzaju procesem, dość powtarzalnym, co do którego można by dostrzec może nie tyle schematy, co po prostu pewnego rodzaju regułę, powtarzalność. Można wskazać pewien model tego, jak się niektóre wydarzenia dzieją, czy zauważyć pewne zasady tym rządzące. Bo jak wam wielokrotnie wspominałem, pudełko, bo tak cały czas pieszczotliwie określam ten obszar, rządzi się pewnymi charakterystycznymi zasadami. Nie wszystkie z nich są nam przyjazne, dlatego że wiele z nich zostało wprowadzonych czy narzuconych przez tych, którzy uzurpują sobie prawo, czy roszczą sobie prawa do rządzenia przestrzenią pudełka i wszystkimi istotami, które w nich żyją. Ja te istoty określam w cyklu naszych audycji, a w szczególności na warsztatach, jako tak zwanych hierarchistów, czyli zwolenników przekonania, które zaistnieć mogło tylko i wyłącznie wewnątrz pudełka, czyli stanu, w którym są dysonanse, są nadwyżki i niedobory,
w którym istnieje podział na dobro i zło i są wychylenia w skrajności w jedną lub drugą stronę, tylko w tym stanie mogło zaistnieć wartościowanie i przekonanie o tym, że ktoś jest lepszy lub gorszy od kogoś innego i na tej podstawie budowanie hierarchii, stąd też hierarchiści. Wiem, że ten termin być może się nie rozpowszechni, natomiast chcę, żebyście wiedzieli, co ja przez niego rozumiem. W tej kategorii będą się z nami stawiać w większości wszystkie te negatywne istoty, które są omawiane pod różnymi nazwami na innych kanałach, a których głównym celem jest wypozycjonowanie się czy uzyskanie władzy nad innymi. Tutaj oczywiście z chrześcijaństwa i z, czy może raczej szerzej niż z chrześcijaństwa, z angeologii ogólnej, czyli z religii kręgu bliskowschodniego, i tutaj nie mówimy tylko o pochodnych religiach judaistycznych, ale szeroko pojętych wiedzy wywodzącej się z obszarów bliskowschodnich. Z tego też obszaru, z angeologii, wskazywalibyśmy i z gnozy wskazywalibyśmy przede wszystkim za takich negatywnych czy założycieli, czy uczestników procesu hierarchistów, jak główne postacie takie jak wspominany w audycjach o Lucyferze, czy raczej o lucyferianizmie, Satanael oraz wszyscy generałowie, czyli ci, którzy noszą tytuły satanów, inaczej szatanów, czyli generalnie rzecz biorąc śmietanka, ale podkreślmy nie tylko oni, dlatego że cechy hierarchistów mają nie tylko i wyłącznie te istoty, szczególnie że będziemy dzisiaj omawiać, co być może część z Was ucieszy, zarówno istoty posiadające duszę, jak i napomkniemy prawdopodobnie o tych, które duszy nie posiadają i dlaczego jej nie posiadają. Okej, skoro już nadmieniliśmy najważniejsze podstawowe informacje dotyczące naszego dzisiejszego zagadnienia, przechodzimy do pytań. Pierwsze pytanie, które udało mi się wrzucić na ilustrację, i tak przed audycją na szybciutko starałem się przenieść chociaż kilka z Waszych pytań na ilustracje, które mogłyby w jakiś sposób nawiązywać do treści pytania, czyli zestawienia świata materialnego i tego, jaki jest świat materialny w stosunku do świata duchowego, czy raczej świata naszego pochodzenia, bo tutaj bardziej o to zestawienie mi chodzi. Stąd też zaczęliśmy teraz. I okej, pierwsze pytanie to takie, czy dusza może być niespodziewanie odwołana z tego padołu, czyli w rozumieniu ze świata materialnego, choć mogła mieć inne plany, chociaż mogła mieć inne założenia, czy generalnie ułożyła sobie inne doświadczenie, zaplanowała sobie inne przeżycie, czy inaczej mówiąc, zaplanowała sobie inne wcielenie. I odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. To znaczy, mógłbym je uciąć szybciutko i powiedzieć tak albo nie. Natomiast w tym konkretnym wypadku, choć jest to coś, co określam drogą, czyli czymś, co jest powtarzalne i co zdarza się no wcale nie tak rzadko. Niemniej wymaga to szczególnych okoliczności. Prostując i ułatwiając zrozumienie. Tak, mogą się zdarzyć niespodziewane sytuacje, w których plany duszy na konkretne wcielenie zostają niejako przez nią samą wolicjonalnie odsunięte, przełożone, uznane za mniej istotne, możliwe do powtórzenia w innym wcieleniu lub do zrealizowania, czy też zwartościowane jako mniej ważne niż coś, co zostało przez duszę zwaloryzowane i uznane za istotniejsze dla niej. Co to znaczy? Żeby to nie brzmiało jak czyste pustosłowie i coś zagmatwanego. Najprościej mówiąc, kiedy dusza podejmuje decyzję i kiedy dusza doświadcza wcielenia za pośrednictwem wcześniej przez siebie sformowanego ciała duchowego, które następnie wypełnia i formuje ciało materialne i korzysta z niego, aby odbierać bodźce z naszego świata materialnego, dusza w założeniu chce przeżywać, w konsekwencji czego zdobywać wiedzę płynącą z doświadczeń. Ale ta wiedza jest czymś niesamowicie wartościowym, to prawda. Niemniej każda dusza ma priorytety, ma pewne wartości, ma pewne prymaty, które są dla niej istotniejsze, które są dla niej kluczowe, a czasami ma relacje, kontakty, zobowiązania, czy nawet
emocjonalne więzi. Te więzi są czasami opisywane więziami karmicznymi. Jest to o tyle niefortunne sformułowanie, że karmiczne i więzi karmiczne jako tako kojarzą się natychmiastowo ambiwalentnie, a w szczególności raczej pejoratywnie. Co to znaczy? No, oznacza to, że większość osób kojarzy stwierdzenie więzi karmicznej jako coś, czego się trzeba pozbyć, to przerwać, uciąć i zakończyć. Co, powiedzmy sobie szczerze, nie jest właściwym podejściem do tematu, a może raczej nie jest właściwym zrozumieniem tego terminu. Dlatego, że więzi karmiczne w samym swoim założeniu, w temacie więzi, nie mają wektora bycia pozytywne lub negatywne. Wartościowanie jest charakterystyczne dla nas, dla pudełka. Więzi są tylko i wyłącznie przejawem, opisem relacji. To, że zawieramy z kimś więź, nie zawsze oznacza narzucenie tej relacji. Nie zawsze jest tak, że relacja została na nas wymuszona, zawarta nieświadomie, że ktoś nas oszukał. To są powszechne przedstawienia więzi karmicznych. Faktem jest natomiast to, że my te więzi, relacje zawieramy bardzo często zupełnie świadomie lub intencjonalnie, albo jedno i drugie naraz. To znaczy my podejmujemy decyzje i chcemy zawierać te więzi. To samo w sobie oznacza, że nie mamy do nich w momencie zawarcia tych więzi stosunku negatywnego. Oczywiście teraz z perspektywy tych wszystkich osób, które wam będą je odcinać, prostować, namawiać was do zrywania tych więzi, dla nich wszystkich to jest idealna okazja do przekonania was i zbudowania swojego autorytetu jako tych, którzy was z tych więzi uwolnią. Ale czy te więzi to jest rzeczywiście coś absolutnie negatywnego? Nie, bo gdyby to było coś absolutnie negatywnego, nigdy byśmy ich nie zawierali. Czym są takie więzi? Takie więzi to mogą być chociażby nasze emocjonalne powiązania z jakąś konkretną duszą. Wielokrotnie przysyłaliście mi bardzo obszerne pytania dotyczące splątanych dusz, bliźniaczych płomieni i tak dalej. To jest temat, który chyba będzie trzeba poruszyć na jakiś kolejny okres walentynkowy, czyli na przykład Boże Narodzenie, które jest w niektórych kulturach uznawane za taki romansowo-randkowy okres. Natomiast jest i to zagadnienie wpisuje się częściowo w nasze obecnie poruszany i omawiany temat. Mianowicie, sytuacje, w których dwie dusze, dwie istoty spotykają się ze sobą i zawiązuje się między nimi wyjątkowa relacja, i to nie musi być koniecznie relacja pożądania, relacja miłości rozumiana jako miłość romantyczna, ale po prostu porozumienie dusz, bliskość, kontakt, siła jakaś płynąca, wzajemna z tej relacji, szczęście z niej wynikające, poczucie bliskości lub wspólnego zrozumienia tych samych zagadnień. Te kwestie powodują, że się wiążemy, zawiązujemy więzi, które nazywa się później więziami karmicznymi. Chcemy i decydujemy, że będziemy odradzać się lub jeśli przyjdzie nam się odrodzić, to odrodzimy się w relacji albo interakcji z tą daną istotą, tą inną duszą. Więc czym są więzi karmiczne? To nie są więzi koniecznie tylko z materią i z zobowiązania do zaciągnięcia, zrealizowania w świecie materialnym. Nie, to są więzi pomiędzy tymi oryginałami, tymi istotami, które doświadczają materii, czyli między duszami. To jest jak zawieranie relacji przyjaźni między duszą a duszą, miłości między duszą a duszą, czy niechęci między duszą a duszą. Bo tak, niechęć, brak sympatii, czy przejaw antagonizmu w stosunkach między sobą jest również więzią. I tak, rzeczywiście część tradycji, w tym buddyzm, mówią o tym, że takie więzi w pewien sposób obciążają nas, więżą nas w pudełku. Co nie jest do końca prawdą, bo to jest nadinterpretacja istot tutaj żyjących, zmierzających i próbujących uciec, wyrwać się z tego padołu łez, z tego planu, na którym funkcjonujemy, planu materialnego, postrzegając go jako zupełnie negatywny i niewarty kontynuowania przeżycia, więc tak naprawdę istot obciążonych chęcią eskapizmu, ratunku, poszukujących chociażby nirwany jako ukojenia tego wielkiego cierpienia, które tu przeżywają. Już pomijmy fakt pytania retorycznego, czy każde życie jest cierpieniem, ale ważniejszym jest raczej pytanie takie,
czy gdybyśmy rzeczywiście, czy nasze dusze jako istoty przedwieczne, jako istoty nie tylko przedwieczne, ale wieczne, trwające tyle eonów, które przeżywają te wszystkie doświadczenia, zbierają i wyciągają z nich wiedzę. Czy nasze, naprawdę uważamy, że nasze dusze są tak głupie, że nieświadomie podejmują decyzję zbliżenia się z inną duszą, zawierają z nią relację, którą określamy tą więzią karmiczną? Oczywiście, że nie. I teraz na to pytanie, kiedy i w jakich okolicznościach nasza dusza może być niespodziewanie odwołana, czy za przeproszeniem nasza dusza zadecyduje, że trzeba zakończyć przedwcześnie dane wcielenie, jedną z takich sytuacji może być właśnie zobowiązanie, czy też jej potrzeba wynikająca z takiej relacji. Czy ta sytuacja, w której ona odczuwa, że chce pomóc, chce się spotkać, chce dopełnić swojej obietnicy, przysięgi, czy po prostu chce być z tą drugą duszą i stworzyła się dobra sytuacja, lub zaistniały okoliczności, które wymagają, żeby ta relacja się zrealizowała. Czyli czy dusze są podobne do ludzi? To chyba jest oczywiste, że nasze doświadczenia, to jak przeżywamy, to kim jesteśmy, jest w znacznym stopniu przejawem tego, czego poszukujemy jako dusze, jako te istoty, jako clue sprawy, a nie tylko jako ludzie, czyli forma materialna. Człowiek, a może tak, zostało mi podesłane ostatnio nagranie, które wczoraj na świeżo analizowałem, w którym mag dokonuje wyznań okultysty na temat naszych żywotów. I rzeczywiście sporo treści w tym nagraniu jest zazębiających się z prawdą albo z wiedzą, którą zebrałem. Natomiast jest tam wiele przekłamań. Jednym z najważniejszych przekłamań jest to, że znowu mówi nam się, iż jest tylko i wyłącznie mamy jeden zasób, który koniecznie musimy pilnować i broń Boże z nikim się nie dzielić. No może z wyjątkiem maga, który udziela tych informacji. I to już jest wskazówką, jak trzeba czytać udzielane informacje i czego słuchać, kiedy mag w trakcie udzielania i swoich wyznań i tego obdarzania nas wiedzą tajemną na temat natury świata, czyli tego, co ja wam tu opowiadam, czyli de facto geografii planarnej. To w momencie, kiedy taki mag to mówi, a teraz czuję waszą niechęć, złość na to, że wami pogardzam, dzięki temu czuję się silniejszy. Czy to świadczy, że mamy do czynienia z kimś, kto ma dobre intencje i kto jest z nami zupełnie szczery? No chyba nie bardzo. Natomiast fakt, będę chyba musiał omówić te nagrania. Zastanawiam się tylko, czy porozumieć się z kanałem, który zrobił tłumaczenie, czy z rosyjskim kanałem, który ten wywiad przeprowadzał. Trudne wyzwanie, no zastanowię się, jak do tematu podejść. Natomiast celem mojej wypowiedzi i nawiązania do tego materiału jest fakt, że chcę wam wskazać, że nie możecie zawsze jednoznacznie myśleć, że wszystkie relacje i wszystkie doświadczenia, jakie tu przeżywacie, są tylko i wyłącznie pozorne i tylko i wyłącznie wypływają z jakiejś, nie wiem, głupoty was jako ludzi, czy niedoskonałości człowieka. Człowiek w swojej naturze jest realizacją i narzędziem do tego, ażeby dusza, czyli ta istota oryginalna, mogła przeżywać i dokonywać swojej ekspresji. I teraz tak, czy więzią karmiczną jest wielka miłość? Tak, dwie dusze mogą się tak niesamowicie pokochać, tak niesamowicie się ze sobą związać, że będą się poszukiwać w kolejnych wcieleniach, tak długo aż się odnajdą. Są takie sytuacje, gdzie te dwie dusze są tak blisko ze sobą, że zakończą razem jedno wcielenie, swoje odpowiadające wcielenia, a następnie zaczną nowe życie jako dwa wcielenia bardzo mocno powiązane. Stąd też jest ten słynny mit o śmierci samobójców, gdzie dwójka kochanków, którzy nie mogą być ze sobą, w różnych kulturach, powtarzany nie tylko w azjatyckich, bo on jest obecny również w europejskich kulturach. Dwójka kochanków, którzy nie mogą być ze sobą, łączą się, uciekają i wiedząc, że rodziny, gdy ich odnajdą, ich rozdzielą, popełniają samobójstwo. I nie chodzi mi tu o historię z Romeo i z Julią, którzy akurat byli kalekami w wykonywaniu tego samego obrządku, tego samego mitu i procesu, który jest
powszechnie znany w kulturach z poziomu antropologicznego. Niemniej treścią tego mitu jest to, że te dwie osoby powiązane tą szaloną i zarazem niezgłębioną miłością decydują się na zakończenie swojego żywotu wspólnie, licząc na to, że odrodzą się w możliwości albo zostania małżonkami, spotkania się ponownie, zostania kochankami, albo w wariancie drugim, dużo częściej się zdarzającym i będącym pewnego rodzaju lekcją i wskazówką na więź między tymi duszami, czyli rodzą się jako rodzeństwo, bardzo często jako bliźnięta lub rodzeństwo, które jest ze sobą niewiele oddalone, a które od początku łączy bardzo specyficzna, silna więź. Natomiast, co jest istotne, w większości wypadków te wcielenia nie mogą zrealizować, gdy rodzą się jako rodzeństwo, tego samego romansu, który ich łączył. Czego to jest przejawem? Kolejnej nauki o ich własnym uczuciu, poznawaniu tej relacji, która ich połączyła. I to też jest więź karmiczna. I oczywiście ona wymusza kolejne wcielenie. Ale to nie jest tak, że każda taka więź wymusza wcielenie. Pamiętajcie, że w większości wypadków wcielenia, przyjścia na ten padł są decyzją ludzi. Decyzją duszy. To dusza decyduje się, że chce przeżyć kolejne wcielenie. Mówi się o tych kolejkach, że są duże kolejki, żeby dostać się na nasze padoły materialne. Tego wam niestety nie rozstrzygnę. Moja wiedza nie pozwala mi jednoznacznie stwierdzić, że do planu materialnego jest taka kolejka. Natomiast pozwala mi stwierdzić, że do konkretnych wariantów planu materialnego, czyli konkretnych wymiarów tego planu materialnego, to rzeczywiście jest straszny tłok i chęć i oczekiwanie dostania się, bo jedne z nich są bardziej pozytywne, a inne bardziej negatywne. Bo musicie pamiętać o tym, że nasz plan materialny, co naukowcy zresztą cały czas starają się nam wytłumaczyć i wyjaśnić, a sami tego jeszcze się z tym nie oswoili, ma odbicia w różnych wariantach, czyli te tak zwane wymiary, które są po prostu różnymi aspektami decyzji, czyli jak wolicie na poziomie kwantowym, są różnymi elementami czy wariantami kwantowej rzeczywistości, której możemy doświadczyć i możemy nawet między nią przeskakiwać, tak? Na tym polega quantum leap, czyli skok między rzeczywistościami kwantowymi. Natomiast problem polega na tym tutaj, że jedne z nich są bardziej w naszym rozumieniu pozytywne, a drugie bardziej negatywne. W jednych toczy się konflikt, a w innych panuje dostatek, czasem wręcz przesyt i pokój. No jak myślicie, do których jest większa kolejka? No tutaj możecie być z jednej strony zaskoczeni, bo są tacy, którzy lubią silne wrażenia, ale jest mnóstwo takich, którzy chcieliby przeżyć po prostu łagodne, przyjemne, relaksujące, dostatnie życie w planie materialnym. Podkreślmy, nie bogackie, nie przepełnione przepychem, po prostu przyjemne i miłe, albo pozwalające doświadczyć tego, czego im wcześniej brakowało w momencie niedostatku. I tutaj mówimy, że też omówiliśmy jeden przykład. I teraz to jest właśnie moja odpowiedź na to pytanie, dlatego że jednym z tych nielicznych przypadków jest więź i wolicjonalna decyzja duszy o tym, że chce zakończyć wcielenie ze względu na jej relacje, jej powiązanie z inną duszą lub grupą dusz, i to jest druga kategoria, które podejmują się jakiegoś działania lub jakiegoś wariantu przeżyć, na które decydują się wspólnie. I wtedy te dusze wszystkie wcielają się w tym samym okresie, próbują się odnaleźć i podejmują działania. Lub jeszcze w innym wariancie, i to jest trzeci, pewnie najbardziej wam znany i pewnie najbardziej oczekiwaliście akurat takiej wskazówki, o wybaczcie hałasy za oknem, no ale uroki mieszkania w centrum. Tym wariantem, który pewnie jest wam najbardziej znany, to jest wariant zobowiązania, czy też relacja, w której dana dusza powiązała się, czy zobowiązała się, nie tyle w negatywnym kontrakcie, bo oczywiście natychmiast przychodzą do głowy cyrografy i te najgorsze możliwe scenariusze, ale powiązała się w wariancie pozytywnym. Czyli mówiąc wprost, ma decyzję, czy zobowiązała się lub chciała służyć albo pomóc,
albo uczestniczyć w dziele dokonywanym przez jakąś inną duszę, przez jakąś inną istotę pełniącą funkcję, i ta właśnie dusza decyduje się dołączyć lub wywiązać ze swojego zobowiązania czy decyzji. No i w tym wypadku może to na przykład być decyzja, ażeby zakończyć jedno wcielenie, by podjąć działania w drugim wcieleniu, jako chociażby przykładowo kapłan danego bóstwa, albo jeśli nie w tej relacji, to na przykład patron i opiekun danego miejsca, danej strefy. I mówimy tu nie tylko o planie materialnym, mówimy tu również o planach bardziej dla nas odległych, czy mniej łatwych do wyobrażenia sobie w pierwszym momencie, czyli planach zewnętrznych, takich jak plany uznawane za krainy okołozaświatowe. Wiele z nich jest miejscem, gdzie podejmujemy się i realizujemy zadania, których nie możemy realizować w planie materialnym. I to są miejsca, na które się decydujemy. Okej, zerknę na Waszą reakcję na czacie. Czy się pojawiło jakieś pytanie nawiązujące? Antonio, pierwsze Twoje pytanie jest kompletnie nie na temat. Jak będziesz mógł, to przepisz je w komentarzach, albo to by było w sumie miłe, bo ciężko mi czasami szukać Twoich komentarzy i zapytań. A wariant drugi, przenieś to na audycję o spiskach. Podejrzewam, że będziemy znowu w czwartek się widzieli w tym temacie. Świadome sny są na audycję z cyklu Sny Krisu, więc to też nie ten temat. Dzisiaj duszę. O, witam tych, którym się udało w końcu dotrzeć na audycję na żywo. Jedyny taki ja. Na pytanie, czy wiadomo coś już w temacie, kiedy spotkanie w Górach Sowich? Nie, jeszcze nic nie wiadomo. W tym momencie próbuję, że tak. W tym momencie pierwsze spotkanie, które jest na horyzoncie, to przyszły weekend w Łodzi 20. Jeżeli są osoby, które byłyby zainteresowane spotkaniem, a dzisiaj zresztą powiem na jaki temat, bo będzie to związane z kolejnym pytaniem omawianym, czyli z rodzajami istot. Najbliższe spotkanie w Łodzi przewiduję, że dotyczyłoby właśnie w pierwszej kolejności tematów związanych z istotami posiadającymi duszę, jak i tymi nieposiadającymi duszy. Spotkanie w sobotę miałoby się zaczynać o 10:30. W celu zapisania się, dołączenia, proszę o maile na mój adres. Przypominam adres tym, którzy mają problem ze znalezieniem: mefskypemałpa.gmail.com. I po wysłaniu maila otrzymacie odpowiedź ze wszystkimi informacjami. Zaraz wrócimy do tego pytania Anny. Mi się jedna rzecz pojawiła. Dziękuję serdecznie, Kasiu. Podpowiem, że w momencie, kiedy wysyłasz super komentarz, możesz pisać tam pytanie albo pozdrowienia lub cokolwiek, ja je wtedy odczytam. A tak, dziękujemy serdecznie z moimi pociechami tutaj w domu. Demonem i Tenri będzie przeznaczony na smaczki, bo smaczki się skończyły. Ale jeszcze nie słyszeli to. Tak, po cichutku. Ok, pytanie Anny Marii. Dusze mogą się umawiać, tak? Czyli robią coś poza mną, moja spotyka inną, ja w to w jakiś sposób czuję, ale nie kontroluję tego, nie mogę tego kontrolować, czy tak bywa. Nie, nie do końca. Źle chyba zrozumiałeś to, co mówię. Anno, sytuacja wygląda tak. Dusze mogą się ze sobą porozumiewać. Tak jak my rozmawiamy z ludźmi, tak nasze dusze w trakcie naszych żywotów zawiązują relacje. Komunikują się. Oczywiście na poziomie już tam po przeżyciu mogą być na tyle blisko siebie w tej przestrzeni, że mogą ze sobą komunikować się. Natomiast bo ta komunikacja jest wtedy niewerbalna, tak? Nie zmienia to faktu,
że mogą mieć wspólne dążenia, więc mogą zadecydować, że chcą coś razem przeżyć. I o takiej sytuacji mówimy. Nie mówimy tu o sytuacji, w której dusze się umawiają, że zrobią ci krzywdę i na złość we wcieleniu. Musisz, Anno, zrozumieć, że tak długo jak antagonizujesz swoją duszę, tak długo będziesz nieszczęśliwa. Tak długo jak uważasz, że doświadczenia, które przeżywasz, są przejawem tego, że dusza robi ci na złość, to sama sobie robisz na złość. Co to znaczy? To znaczy, że ego twojego ducha, czyli twoje wcielenie, twoje doświadczenia, przeżycia i edukacja tutaj zbudowały swoją własną jaźń, która podejmuje decyzje, które zawsze prowadzą ją koniec końców na manowce i doprowadzają do nieszczęśliwości. Dlaczego? Dlatego, że nie realizuje ona siebie i tego, co chce. Więc życie nie układa się po jej myśli i z jej intencjami. W momencie, gdyby zdążała za tym, co naprawdę chciałaby realizować, co byłoby we wnętrzu jej serca, natychmiastowo wszystko by się prostowało. Byłoby łatwiej, przyjemniej, ludzie byliby przyjaźni, wychodziliby naprzeciw, pomagali, drzwi same by się otwierały, problemy same by się rozwiązywały. Brzmi śmiesznie i idylicznie. Nie mówiłbym, że tak jest, gdybym sam tego nie doświadczył. W momencie, gdy zmieniamy kierunek, w którym zmierzamy, na kierunek, który jest zgodny z naszymi prawdziwymi pragnieniami, z pragnieniami naszej duszy i z predyspozycjami i celami, które sobie postawiliśmy przed wcieleniem, wtedy nagle ścieżki się zaczynają prostować. I z tego względu to nie jest tak, że dusze robią ci krzywdę i na złość, tak jak to tutaj wynikałoby z pytania. I ty cały czas kontrolujesz swoje życie. Natomiast pytanie, w którym momencie kontrolują twoje pragnienia, błędne przekonania, edukacja, czy na przykład oczekiwania i granice narzucone przez życie, a kiedy faktycznie mówi twój głos serca, czyli to, co nazywamy duszą. I teraz dochodzimy do bardzo prostej rzeczy. Ten temat jest wybitnie dobrze omówiony na naszych warsztatach na Discordzie. Temat jest zatytułowany Zmierz się ze swoim smokiem, czy warsztat smok. Wszyscy uczestnicy z grupy wspierających, którzy dotarli na Discorda, a którzy mieli okazję odsłuchać ten warsztat, mogą się z tobą z całym sercem podzielić swoimi wrażeniami i doświadczeniami, jak dużą wiedzę można wynieść z tego warsztatu. Więc serdecznie zapraszam cię, jeżeli chcesz, udaj się do nas na Discorda, tam usłyszysz ten warsztat, być może rzeczy się naprostują. I będzie ci po prostu łatwiej. Dlaczego? Dlatego, że jak zrozumiesz, czym jest smog i z czym się musimy zmierzyć, ażeby co kryje się pod terminem mitologicznego smoka, o czym jest bajka o walce rycerza ze smokiem albo szewczyka dratewki ze smokiem, wtedy zrozumiesz, jak podchodzić do pewnych zagadnień w swoim życiu i być może będzie łatwiej. To jest taka luźna sugestia. Myślę, że na czacie jest wystarczająco osób, które mogłyby się z tobą podzielić opiniami dotyczącymi tego, czy warsztat o smoku jest interesujący i czy jest warty wysłuchania. Okay. Antonio używa określenia kody na zagadnienia więzi, przyciągające podobne wzorce. Antonio, mówisz o dwóch różnych rzeczach. Ja mówię o relacjach, takich zawiązywaniach grup a la rodzin, w których mamy wspólny stosunek do tego, co ty nazywasz kodami, czyli tak zwanych prymatów. Czyli chociażby to, czy decydujesz, że ważniejsze dla ciebie jest miłosierdzie, czy sprawiedliwość. To są dwie sprzeczne i przeciwstawne wartości. Dwa sprzeczne kody. Ale tak, co do zasady, można się zbierać w grupki. Widzę, że Antonio też słuchałeś tego samego materiału, co ja. Co do samego opowieści o kamieniu i bramach, to wbrew pozorom ona nie jest aż tak głupia, tylko trzeba ją będzie przełożyć na nasze. Więc tak, część osób zainteresowana tematem, ja będę pisał w komentarzach w najbliższym czasie jeszcze kilka odpowiedzi pod filmem,
Oakia, czyli o domach japońskich. Tam się pojawił jeden z komentarzy z zapytaniem właśnie o ten film. Ja tam odniosę się troszeczkę do tego filmu i osoby zainteresowane mogą odszukać sobie ten film o tych wyznaniach maga i wtedy dopiero później będę po jego odsłuchaniu ja się odniosę do treści, dlatego że powiem szczerze, tam pada kilka stwierdzeń, które są trafne. O naturze świata mentalnego, o tym, że ateiści są uznawani za najbardziej naiwną że tak powiem, grupę ludzi ze wszystkich kategorii ludzi, ze względu na to, że odrzucają prawdę o tym, że jest coś więcej niż materia. I z perspektywy osób, które doświadczają czy posługują się światem niematerialnym, jest to absolutna, no po prostu narażenie się, wystawienie się na śmieszność. Niemniej pojawiają się tam też ciekawe informacje dotyczące konstrukcji i budowy świata, o których ja wam mówiłem, a które się mocno zgadzają. Poza tym pojawia się też parę instrukcji czy podpowiedzi, co robimy źle, czy ewentualnie gdzie popełniamy błędy. Ale niestety są one przesiąknięte intencjami i negatywnymi działaniami maga. To znaczy jest takie działanie na zasadzie dam wam trochę wiedzy, a później was ukierunkuję wedle swoich potrzeb. No dobra. Już nie wchodząc na poboczne wątki, przechodzimy do kolejnego pytania. Agnesa pyta, czy to nie tak, że dusza świadomie decyduje się w następnym wcieleniu na trudniejsze rzeczy, żeby lepiej się uduchowić? W pewnym sensie i w pewnym stopniu tak. Choć to też jest uproszczenie. I dlaczego uproszczenie? To będzie wynikać chyba z kolejnych pytań, na które będę odpowiadał. Co tam jeszcze napisaliście? O, dobre pytanie i na nie trzeba zainterweniować pomimo przewidzianych pytań dalszych. Po narkozie miałam zwidy, że były jakieś byty, które chciały zająć moje ciało, kiedy odpłynę. Czy to tylko zwidy? Odganianie rozpierzchły się, ale wracały. Niestety zła wiadomość jest taka, że nie, to nie były tylko zwidy. Nasze ciała materialne stanowią jednak bardzo łakomy kąsek dla części istot, które nie posiadają ciała materialnego i nie są w stanie go sformować. Stąd też bardzo dużo osób, które w konkretnych okolicznościach, takich jak narkoza, jak stan utraty świadomości, generalnie w tak zwanych odmiennych stanach świadomości, do których zalicza się właśnie między innymi stan pod wpływem narkozy, po wszelkiego rodzaju sposoby anestezjologiczne, w których wyłącza się w pewnym stopniu nasza świadomość, czy nasza więź i kontakt z naszym ciałem fizycznym. Poza tym stany takie jak śpiączka, czy stany takie jak podróże senne lub nawet nieplanowane doświadczenia, w których opuszczamy swoje ciało, czy w końcu OB. To są sytuacje, w których jak najbardziej nasze ciało może stanowić, w różnych formach, tu podkreślmy, ze względu na. Omawiam bardzo dużą grupę różnych stanów świadomości, ale w większości wypadków nasze ciało fizyczne, czyli to materialne, może być albo w pełni opuszczone, gdy ciało duchowe zostanie niejako z niego wyprowadzone. To jest szczególny przypadek w narkozie, kiedy te więzi zostają tak luźno powiązane, a czasami wręcz zerwane przez proces narkozy, że ciało materialne staje się pustym pojemnikiem, do którego może wejść coś innego, co nie ma ciała. Drugą kwestią jest, są sytuacje takie jak OB i nie tylko, ale generalnie wyjścia senne, w których nasze ciało jednak ma w sobie ciało duchowe lub część tego ciała duchowego, bo część niejako jest wykorzystywana do podróży poza ciałem i wtedy jest to łakomy kąsek dla innych kategorii bytów, które szczególnie potrzebują mieć ciała fizycznego z razem z ciałem duchowym, którego będą używać do pewnego rodzaju pasożytowania na energii życiowej, a dokładnie na nieskończonym zasobie energii, który posiadamy jako nieśmiertelne dusze. Okej, okay. Przechodzimy dalej. Mam nadzieję, że to tak wstępnie wyjaśniło. Elena, na temat narkozy, na temat snów wywołanych właśnie przez stany znieczulenia czy przez śpiączkę i pokrewne, jest dość dużo nagrań już na kanale. One się znajdują w cyklu sny. Część z nich ma nawet miniaturki wskazujące, albo mają tytuł nawiązujący, albo na przykład jest osoba unosząca się nad swoim własnym ciałem. I te wszystkie nagrania są na pewno sporo by dla ciebie rozjaśniły, bo już żeśmy ten temat dość szeroko omawiali.
pewnie kiedyś znowu wróci, natomiast tam jest już dość dużo na ten temat powiedziane. Czy dusza ma jakikolwiek związek z naszą intuicją i czy intuicja ma wpływ na duszę, czy raczej czy dusza ma wpływ na intuicję? Ma. W wielu względach intuicja jest to de facto komunikat, który przedarł się do nas od naszej duszy, informujący nas o potencjalnych skutkach naszego działania lub opierający się o właśnie tą wiedzę zebraną wcześniej przez duszę w poprzednich doświadczeniach. W wyniku tego my wiemy, że coś może nie zadziałać, bo już żeśmy to przerobili w przeszłości. No i tak jest to bezpośrednie powiązanie. Natomiast trzeba podkreślić, że intuicja czasami pochodzi od duszy, a czasami pochodzi, jest rozwiniętym talentem niejako, w który dusza wyposażyła już nasze ciało duchowe, czyli naszego ducha, w oparciu o swoje wcześniejsze pakiety umiejętności. Wtedy ta intuicja jest szczególnie wyostrzona od dziecka czy od wieku młodzieńczego i zauważamy, że nigdy nas nie myli i zawsze poprawnie nam wskazuje ścieżki, ewentualnie zawsze ostrzega nas lub informuje o tym, co się może wydarzyć. Także intuicja może być albo bezpośrednią niejako interwencją, przekazem wiedzy od naszej duszy, albo może być już takim jakby przygotowanym pakietem umiejętności, specjalną umiejętnością odnoszącą się do pakietu wiedzy, który dusza przygotowała i wpompowała w to ciało duchowe, żeby ono było przygotowane na to konkretne wcielenie, na zadania, które ma przed sobą postawione. Dabon, dobrze mówisz, upojenie alkoholowe, jak również doświadczenia z środkami odurzającymi są również odmiennymi stanami świadomości. Jest w tej chwili, jeśli dobrze pamiętam, przepraszam, ale robiłem to na studiach i to już trochę czasu minęło. Natomiast w trakcie konferencji, gdy na tamte czasy, czyli te kilka lat temu, było wymienionych 108 odmiennych stanów świadomości, wyróżnianych nie jako choroby psychiczne, a po prostu odmienne stany świadomości u człowieka. To jest bardzo istotne, bo jest to rozróżnienie drastyczne. I do odmiennych stanów świadomości zalicza się zarówno stany odurzenia, o których tutaj wspomniałeś, jak również wskazuje się chociażby stan modlitwy, stan medytacji, tego nie wolno mylić, to są dwa różne stany, stan transowy, również kompletnie inny stan, stan nadzwyczajnego skupienia, stan automatyzmu, czyli takiego zachowania, w którym pewne działania podejmujemy niemalże już w sposób wyuczony do tego stopnia, że prawie że automatyczny, nie angażujący naszej świadomości. Tak więc to jest duża grupa pojęć z zakresu psychologii i psychiatrii, które opisują wyjątkowe sytuacje, w których nasz umysł działa inaczej niż w tak zwanym stanie standardowym, typowym, klasycznym, no, takim po prostu na co dzień, tak zwanego przytomnego, świadomego decydowania. Dobra, przechodzimy do drugiego pytanka, które wynotowałem. Czy dusza może się wycofać z doświadczenia życia w ciele materialnym? Czy ona może tak po prostu porzucić ducha i ciało materialne? I tutaj pytanie jest dwuetapowe niejako. W pierwszym etapie wypadałoby powiedzieć, że zasadniczo dusza może to zrobić, ale i tutaj właśnie mamy te rozwinięcie, ten drugi etap. Dlatego, że standardowo dusza nie porzuca ciała, nie porzuca przeżycia. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy dusza decyduje się na zakończenie, wycofanie się z doświadczenia w świecie materialnym, to de facto oznacza to śmierć. Tylko podkreślmy, nie śmierć przez samobójstwo czy coś w tym stylu, ale po prostu odejście. Mówiąc wprost, to jest najczęściej zupełnie nieplanowana, nieprzewidziana, zaskakująca wszystkich śmierć we śnie albo okoliczność, która zaistniała, która doprowadza do śmierci. Dlaczego? Dlatego, że to również kwalifikuje się w sporym stopniu, spora część tak zwanych nagłych zgonów, to również jest dokładnie ta sytuacja. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, gdy dusza postanowi wycofać się, zakończyć, czyli wycofać, czyli de facto zakończyć swoje doświadczenie w świecie materialnym, to de facto kończy się jej życie. To dosłownie tak to funkcjonuje. Dlaczego? Dlatego, że ciało materialne, dopóki nie jest ożywione
za pośrednictwem ciała duchowego przez duszę, ono jako materia jest martwe. Znaczy, żebyście rozumieli, materia to jest specyficzny stan i to, ten budulec ciała materialnego, ta materia jest technicznie z perspektywy nauk o duchowości, czy tej całej przez nas, wydałem bardzo dużo śmiesznych dźwięków, widać, że byłem w Azji i brakuje mi świszczenia. Natomiast kiedy mówimy o ciele materialnym, to w kontekście bloku zaglomerowanej wiedzy przez naszych przodków, ciało materialne jest tym, co jest martwe. Tym, co jest ożywcze, jest to coś, co nazywamy energią pochodzącą z duszy, czy generalnie duszą. No i teraz pośrednikiem, narzędziem służącym do tego jest ciało duchowe, po to, żeby dusza nie miała styku bezpośredniego z materią. Między innymi po to. Natomiast w momencie, kiedy dusza decyduje się cofnąć, wycofać, zrezygnować z danego doświadczenia, oznacza to de facto zakończenie tego wcielenia. I tu chcę wam wyjaśnić, że w żadnych naturalnych, typowych sytuacjach takie ciało nie zostaje bezduszowcem. Czy mówiąc wprost, taka istota, której dusza się cudzysłowowo wycofała, w naturalnych, normalnych warunkach umiera i nie ma innego wariantu. To znaczy, dusza kończy żywot, kończy wcielenie i nie ma czegoś takiego, że pozostaje sobie jakiś automat, który jest bezduszowcem. Tu podejrzewam, że przynajmniej część z was uspokoję. Nie jest tak, że wasza dusza dała sobie z wami spokój i teraz żyjecie jako bezduszowiec. Nie, to tak nie działa. Natomiast, i co do tego mam absolutną pewność, natomiast są sytuacje, w których ciała materialne, czy nawet sztucznie podtrzymywane, nierozpadnięte ciało duchowe może zostać wykorzystane przez pasożyta, czyli przez coś, co próbuje zasiedlić to ciało. To jest zresztą odniesienie do tego pytania dotyczącego stanu narkozy. Natomiast podkreślmy, to jest sytuacja patologiczna i tutaj tu należy wskazać, że wtedy to ciało duchowe, a dokładnie jego szczątki, zostają utrzymane tylko po to, żeby przejąć ciało materialne. Ale mówimy o kompletnie innej istocie w tym ciele materialnym. To już nie jest człowiek, to nie jest ta istota z duszą, która tam powinna być. Więc w momencie, kiedy dusza decyduje się wycofać, to jest de facto koniec życia. Śmierć w rozumieniu śmierci ciała fizycznego, podkreślmy. Dlatego, że musicie pamiętać o tym, że są życia poza ciałem fizycznym. Ja wam o tym mówię z pełnym przekonaniem. Ja wiem, że nie wszyscy mi w to wierzą i nie muszą, bo to nie o wiarę chodzi i czasem nie o zrozumienie, ale o poczucie tego. No to w ten sposób. I każdy może do tego dojść na innym etapie, w innym momencie swojego życia. Natomiast faktem jest, że niestety znamy rozliczne przypadki, kiedy ludzie umierają nagle. I to jest właśnie sytuacja, kiedy dusza decyduje się na koniec tego konkretnego wcielenia i doświadczenia. I podkreślam, nie mylić tego z samobójstwem. Pytanie Mario. Czy piszczenie w uszach, taki dźwięk, jakby wibracja kamertonu, który nieczęsto się zdarza, to moment, w którym trzeba na coś zwrócić szczególną uwagę, na to, co się akurat dzieje? Mario zadaje sobie bardzo często to samo pytanie, to znaczy też miewam to doświadczenie. Są ludzie, którzy odnoszą się na poziomie teorii do istnienia pewnych rodzajów broni. I faktycznie, tu muszę powiedzieć, dokumenty twierdzą i wskazują na to, że istnieją rodzaje broni o charakterze wibracyjnym, jak i dźwiękowym. Funkcjonują również metody szpiegowania na odległość przy użyciu specjalnych urządzeń, które powodują takie właśnie odczucia dźwiękowe. Natomiast powiem szczerze, bardziej przychylam się do twojego tutaj spostrzeżenia i do tego, co słyszałeś, czyli tego, że czasami to piszczenie w uszach, nagły dźwięk taki powodujący czasami dyskomfort, a czasami po prostu oprzytomnienie, zacięcie, zatrzymanie w sytuacji, może być pewnego rodzaju ostrzeżeniem,
wskazówką na to, żeby zwrócić uwagę na rzeczy w naszym otoczeniu. Zwłaszcza, że zwykle robimy to instynktownie. Gdy usłyszymy ten dźwięk, to najpierw jest dyskomfort, a później rozejrzenie się wokół siebie. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo pokrewne do wcześniejszego pytania o intuicji. Co to za dusza, kiedy skłania człowieka bez rozmysłu do bawienia się magią? Co chce uzyskać? Czego sama chce doświadczyć? Tu odpowiedź jest bardzo prosta. Dusza, która jest świadoma tego, czym jest magia, czy kiedyś z niej korzystała, może chcieć spróbować, sprawdzić, jak będzie wyglądać dokonanie czy korzystanie z magii, jakie będą jej konsekwencje dla ciała fizycznego i ciała duchowego, czy nawet dla niej samej jako duszy, w momencie, kiedy skorzysta bez odpowiednich przygotowań i popełni po prostu błędy magiczne intencjonalnie. Natomiast na temat kwestii ambiwalentności, znowu oceny, czy to jest dobra dusza, czy zła dusza, nie mnie oceniać i wewnątrz pudełka są tacy, którzy szukają doznań i doświadczeń. I część z nich na przykład stawia prymat ciekawości i poznania, zdobycia nowej wiedzy powyżej komfortu przeżywanego przez ciebie wcielenia. Czyli czasami uważają, że dyskomfort, który będzie przeżywać wcielenie, ma określony okres, który jestem w stanie zaakceptować te konsekwencje. Natomiast jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Natomiast są sytuacje, w których no generalnie dusze świadomie podejmują się doświadczeń ze względu na to, że chcą zobaczyć, jak ważny dany prymat jest dla nich. Na przykład, jak dalece jestem w stanie poświęcić się dla miłosierdzia dla drugiej osoby. Czy wystawianie się na krzywdę z czyjejś strony, jak daleko są moje granice, jak ważny jest ten prymat, ten kod miłosierdzie dla mnie, albo sprawiedliwość, jak dalece mogę pozwolić sprawiedliwości, która może być bezwzględna i krzywdząca dla tych, którzy nie zasłużyli na ten los, ale jeżeli stawiam sprawiedliwość ponad miłosierdziem, bo miłosierdzie jest zawsze naruszeniem sprawiedliwości, no, w większości wypadków tak naprawdę w systemach prawnych, czy w ogóle w porządkach jako takich sprawiedliwego podejmowania, no przykładowo kradzież przez bezdomne dziecko, czy przez takiego właśnie sierotę urwisa na ulicy chleba jest złamaniem prawa, więc sprawiedliwym jest go ukarać, tak? Ale czy to, że dzieciak był głodny 4 dni czy tydzień i ukradł te jabłko czy bochenek chleba, bo potrzebował zjeść, no właśnie tutaj mamy tą kwestię, gdzie miłosierdzie i sprawiedliwość stają naprzeciwko siebie. Hubert zapytał o słynną naglicę. Tak, w części wypadków tak. Szczególnie w wypadku u osób, które bezpośrednio zaraz po. To ja o tym mówiłem w nagraniu o Jarzębinie, więc jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał, to odsyłam, są takie nagranie moje o Jarzębinie i Michała, kuzyna z Apokalipsy. Przepraszam, ze studia Armagedonik. Jak zajrzycie na studio Armagedon, u niego są dwa nagrania w tym temacie. Ja również nawiązuję do tego nagrania audycją o Jarzębinie i pocałunkach pod Jarzębiną i tam tłumaczę to zagadnienie. Jak je sobie przesłuchacie w tym kontekście, to tak wam się to stanie jasne, że tak część naglicowych przypadków to to. Dobrze, no to teraz, no zostało nam 7 minut, to mi zostanie chyba dosłownie te 3 slajdy, czyli 3 pytania. Reszta spada na kolejny raz, czyli dlaczego inne istoty nie mają dusz, dlaczego są poszkodowane, chyba już dzisiaj nie wejdzie, a przynajmniej nie w tą audycję, bo tą audycję zamkniemy o równej godzinie. Szybka odpowiedź. Czy ktoś przychodzi po zmarłych nagle? Czyli po takich, którzy niespodziewanie odeszli. Takich, których duch zawiesza się. Nie był przygotowany na śmierć jako taką. I w wyniku tego zawiesza się, czy to w swoim mieszkaniu, przy swoim stole, czy przy ulubionej komódce, w ulubionym fotelu, albo błąka się po mieście.
I tutaj bardzo, myślę, pozytywna informacja dla wielu osób, które się o to niepokoją. Tak, przychodzą. Te konkretne osoby to osoby, czy też byty pełniące funkcję psychopomposów. Są różne rodzaje psychopomposów i psychopomp to jest po prostu istota, której zadaniem jest przeprowadzać. I teraz co ważne, mało kto wie, czy mało kto o tym myśli, ale ci pełniący funkcję śmierci, czyli z japońskiego Shinigami, czyli bogowie śmierci, czy raczej po prostu posłańcy śmierci, to są istoty, których zadaniem jest nas poinformować o tym stanie. Dużo osób przed nimi ucieka, natomiast ich funkcją jest przeprowadzić nas przez takie doświadczenie nagłej, niespodziewanej śmierci. Dlatego podążanie za nimi jest metodą na dotarcie przed drzwi, czy zestaw trzech drzwi, które przeprowadzają nas przez proces oswojenia się i zrozumienia, czym jest śmierć. Natomiast oprócz nich funkcjonuje cała kategoria istot pełniących funkcję psychopomposów, bo o ile sami posłańcy śmierci są specjalną, szczególną kategorią psychopomposów, odpowiedzialnych tylko za doprowadzenie do pałacu śmierci, czy raczej do pałacu decyzji, ja bym go raczej w ten sposób określił, zwłaszcza, że on nie ma stałej nazwy w tradycjach, a jest po prostu ulokowany jako ten tak zwany pałac zaświatowy, czy pałac miejsca, w którym decyduje się, co dalej po śmierci. Natomiast nie mylić z sądem i sądem ostatecznym, broń Boże, chociaż sąd tam występuje, tak, za jednymi z trzech drzwi, za drugimi drzwiami jest sąd. Niemniej, są psychopompi, których zadaniem jest wędrować po ziemi i odnajdywać właśnie takie nagle zmarłe osoby, które nie miały możliwości przygotowania się na swoją śmierć i są zbłąkane, błąkają się na przykład po mieście albo chociażby błąkają się w ruinach budynku, który się zawalił, czy na który spadła bomba. Krótko mówiąc, takie istoty na przykład bardzo ostatnio były aktywne w obszarze Bliskiego Wschodu, jak możecie się domyślić. Takie istoty, jak również osoby pełniące tą funkcję, bo część osób ponosi bardzo duży wysiłek i ciężar, ażeby podejmować się tego wyzwania, często nie z własnego wyboru, a może raczej nieświadoma tego, że w pewnym etapie została do tego powołana lub sama się zgłosiła do tej funkcji. Niemniej, i to jest właśnie jedna z funkcji, w których również można doświadczyć decyzji o odejściu czy zmianie swojego wcielenia właśnie po to, ażeby spełniać taką funkcję. Niemniej są istoty, które niemalże jak ten rycerz na tej ilustracji przybywają po takiego nieświadomego lub półświadomego, otumanionego ducha i starają się go przeprowadzić. Wyprowadzić w tym kierunku, najczęściej do pałacu wyboru, do tego miejsca decyzji, a w niektórych wypadkach zgodnie z intencjami, zgodnie ze wskazaniem w konkretne przestrzenie, do których dany duch ma trafić. Tutaj, no powiedzmy sobie szczerze, z psychopompami jest taka kwestia, że postacie psychopompów dotyczą podróży planarnych generalnie i większość z nas korzysta z psychopompów, chociażby na przykład w snach, w podróżach planarnych w trakcie snów. W konsekwencji czego ciężko tutaj bardzo szybko i jednoznacznie całą grupę umiejscowić. Natomiast tak, najważniejszą informacją, którą chciałem przekazać w tym pytaniu, jest odpowiedź tak, są istoty, które przychodzą po tych zmarłych. I tutaj myślę, że zakończymy na dzisiaj to nagranie, natomiast na dniach, może jutro, zobaczymy jeszcze, jak się czas ułoży, ale myślę, że może jutro zrobimy nagranie dotyczące znowu duszy, tylko tym razem w kontekście istoty bez duszy, dlaczego są, skąd się wzięły, jakie są relacje i tak dalej. Myślę, że to jest idealnie oddzielny temat, który można rozwinąć i to by było na tyle dzisiaj. Zapraszam Was serdecznie do kontaktu, jeżeli ktoś chciałby uczestniczyć w najbliższym zwlocie w Łodzi 20. Może być mała grupa warsztatowa, nie będę w żadnym stopniu obrażony. Pracowaliśmy już i w dużych, i w małych grupach, więc jeżeli ktoś byłby chętny i zainteresowany, proszę o kontakt mailowy. Mail był podany w trakcie audycji. No i tyle
ode mnie dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dziękuję również tym z Was za cierpliwość, którzy czekali na mnie od końcówki maja, tak naprawdę cały czerwiec, kiedy byłem w Japonii i nie byłem w stanie do Was na bieżąco nagrywać, no bo jeszcze nie mając tam swojego studia, nawet korzystając z koleżeńskiego zaoferowanego studia, jest ciężko, co doceniam, że część z Was wykazała się wysokim zrozumieniem, a liczę na to, że większość z Was wróci tu na kanał. Dziękuję Wam serdecznie, miłego wieczoru, dobranoc.